miśki, dzisiaj przychodzę do was z nowym formatem. Tak sobie wymyśliłam, jak zasypiałam wczoraj. Powiem wam więcej, do tego filmu i do tej, mam nadzieję, serii zainspirował mnie Czarny Kiel. Bo jak ja zobaczyłam jego filmik, w którym tak bardzo zabłysnął intelektem, pryskając ludzi na ulicy, mówiąc śmigus dyngus, gdzie to nawet nie był śmigus dyngus, bardzo miałam taką potrzebę, ale bym coś o tym nagrała. Ale wszyscy mnie wyprzedzili i już potem mi się nie chciało. A też miałam taką myśl w głowie, że no kurczę, w sumie tutaj nie ma aż tyle do gadania, no przecież nie będę robiła całego odcinka, nie będę tego wydłużała na siłę. No i potem mnie oświeciło i pomyślałam sobie, że nie mam takiego formatu, w którym tak na luziku mogłabym sobie pogadać o jakichś pierdołach, o rzeczach, które akurat teraz, nie wiem, znalazłam, albo mam jakieś myśli na ten temat, więc dlatego wymyśliłam sobie przegląd ameb polskich. Dzisiaj to jest pierwszy odcinek inauguracyjny. Przygotowałam dla was kilka rzeczy. Jeszcze słowem wstępu. Przepraszam, że przedłużam. Przepraszam, że tak powiedziałem. Coś. Absolutnie nie chcę robić z tego żadnych takich aferek, newsów, ani innych takich rzeczy, bo totalnie nie czuję tego, żeby żyć tak na takim stand-by'u, że o Jezu, coś się stało, to ja już muszę trach włączyć kamerę i nagrać, bo to totalnie nie jestem ja. Ja sobie chcę znajdować rzeczy, o których nawet często nikt nie mówi, albo które są gdzieś tam pomijane, albo które gdzieś tam uciekają, albo jakieś takie mniejsze pierdoły, ale do których mam jakieś przemyślenia i o nich sobie mówić. Zrobiłam sobie notatkę w telefonie o tym, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć. I są tutaj różne rzeczy. I zaczniemy sobie od takiej, która była bardziej głośna w ostatnim czasie, czyli Nike i coming out. Nike znowu osiągnęła dokładnie to, co chciała. Jakieś 3 lata temu Patrycja Widera, tak ona się chyba nazywa, zrobiła eksperyment społeczny w swoich social mediach o tym, że jest w ciąży, a jest lesbijką. No i potem się tłumaczyła z tego, że ona bardzo chciała zobaczyć reakcję ludzi. I została z tego strasznie skrytykowana. No bo ludzie jej powiedzieli, o Boże, ty próbujesz wymyślić koła na nowo! Przestańcie już z tymi eksperymentami społecznymi! Już się nikt na to nie nabiera! Ten pomysł do własnej broni już ma, co ty myślasz! I wiecie co, przychodzi teraz taka Nike i ona robi dokładnie to samo i ludzie są w ogóle znowu oburzeni i ludzie są w ogóle znowu poagitowani i jest pełno emocji i pełno osób się na ten temat wypowiada i mnie to trochę przeraża. Ja uważam, że Nike faktycznie zrobiła eksperyment społeczny, tylko to nie był eksperyment społeczny, w którym pytaniem badawczym było, jak ludzie zareagują na coming out osoby o konserwatywnych chrześcijańskich poglądach, tylko to był eksperyment pod tytułem, czy kotlet odgrzany 40 razy wzbudzić dokładnie te same emocje, co kotlet ten sam podany za pierwszym razem. I wiecie co wyszło? Że dokładnie tak jest. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, że po pierwsze ktoś uwierzył jej w ten coming out, że na taką łatwą przynętę, taką najtańszą, ludzie się połapali. Wydaje mi się, że to są dwie grupy ludzi. Albo ludzie, którzy nie błyszczą jakoś bardzo intelektem, albo ludzie zbyt pure dla tego świata. Wtedy trochę mi was szkoda, ale jesteście bezcenni. Po drugie, kiedy już jakby to wszystko było wiadomo, że to tam ona sobie w chuj poleciała, wysypały się tony TikToków. Widziałam miliony po prostu jakichś odpowiedzi TikTokowych na to, co Nike zrobiła, gdzie ludzie tłumaczyli jej, dlaczego to jest złe, dlaczego queerbaiting jest zły, dlaczego to jest kretyńskie, co ona robiła. I ja się zastanawiam, dlaczego? W sensie, dlaczego to mówicie? Wszyscy o tym wiemy. I Nike, wbrew pozorom, to ona doskonale sobie zdaje sprawę z tego, co ona w nim usłyszy. Jakkolwiek wiem, że wasze szczere, dobre serduszka chciały dobrze i chciały, o, tutaj wytłumaczyć, wyjaśnić jakąś sytuację. Niestety, wydaje mi się, że efekt jest odwrotny od zamierzonego, bo Nike takimi akcjami, jak już udowodniła niejednokrotnie, po prostu chce zwabiać ludzi na swój profil, chce, żeby o niej się mówiło i chce gdzieś być obecna w tym wszystkim. Ja nagrywałam film o Nike jakiś rok temu, to wysnułam taką teorię, że ona robi wszystko, żeby tylko było o niej głośno i no niestety tak jest. Wy, robiąc taki stitch TikToku, w którym wyjaśniacie, dlaczego to, co ona zrobiła, jest złe, wy robicie jej tak naprawdę przysługę i już wam mówię dlaczego. Bo stitch na TikToku działa w ten sposób, że pojawia się wam najpierw fragment jakiegoś filmu, jakiegoś twórcy, a potem jesteście już wy, kiedy mówicie na przykład coś o tym. Problem jest taki, że to jest zazwyczaj fragment tego filmu, a na dole w tym opisie jest oznaczona osoba, która jest twórcą tego
TikToka. Jako, że to jest fragment, to do waszego odbiorcy dociera to tylko jakiś tam wyrywek. I jeżeli jest to temat taki chodliwy, taki jak na przykład właśnie był teraz Wyznajką, to taki potencjalny odbiorca będzie zainteresowany tym, co wy tam mówicie, będzie chciał zapoznać się z całością tego jakby pierwotnego filmiku i wejdzie w ten filmik. I to już jest jakby, to już jest źle wtedy. W tym momencie jesteśmy już w dupie. Jesteś w dupie. Bo Najka dostaje to wyświetlenie i Najka dostaje jakiś komentarz jakiejś oburzonej osoby, która pisze: jak tak możesz? Ale dupa, ale jesteś zła. I to już jej napędza zasięgi, bo jej nie jest ważne to, czy ty napiszesz jej w komentarzu: o wow, Najka, brawo, ale żeś powiedziała, super jesteś, ale śmieszne. Czy jej napiszesz, że dupa, sram na ciebie. To jest wszystko jedno, bo komentarz to jest komentarz, a pisanie komentarzy, wchodzenie na ten filmik, zostawianie tych wyświetleń, to już daje algorytmowi do zrozumienia, że was te treści interesują, więc siłą rzeczy jej konto będzie bardziej wypychane do ludzi. To jest mój apel do was, widzowie. Weźcie, przestańcie tej dziewczynie dawać atencję. Jeżeli was interesuje, co tam w tych filmikach było, to ja wam te filmiki tutaj wrzucę. I nawet wam zaśpiewam piosenkę, żeby nie było, że cicho jest, bo tam copyrighta nie chcę dostać. I don't wanna be your friend, I wanna kiss your lips. Postanowiła w to pójść. I wanna ruin our friendship, we should be lovers instead. Jej tłumaczenie na YouTubie, dlaczego ona to zrobiła, to jest taki kompletny bełkot, że jak ja to dzisiaj sobie obejrzałam i jeden i drugi filmik, to czułam się, jakby ktoś włożył mi mikser do głowy i wstawił na najwyższe obroty, bo typiera się tak już plącze w swoich zeznaniach. I że oni się mnie zapytali, czy ty wiesz, o czym jest ta piosenka? I ja, owszem, ja wiedziałam, o czym jest ta piosenka. I ja wzięłam i powiedziałam, że tak, że ja wiem, o co chodzi, i dałam tę flagę, nie? Na co ludzie pomyśleli, że to serio ja tak myślę i że serio jestem, no, kolorowa, tak to nazwijmy. It doesn't make any sense, sir. Jak zobaczyła to, że fakt tego, że ona użyła tego konkretnego dźwięku na swoim TikToku, wzbudził takie kontrowersje, to poszła w ten temat na Instagramie, zaczęła jakby to wywlekać też na YouTubie, bo przecież ona tak bardzo tryharduje, żeby swój kanał na YouTubie wybić. Zrobiła więcej o tym TikToków. Jakby widzicie, co się dzieje, wydajecie jej ten palec, ona już ciągnie na całą rękę. Jeżeli was interesuje, co ona to robiła, to ja wam to wszystko tutaj wrzucam. I obejrzyjcie to sobie i już nie wchodźcie do niej na ten profil. I już się zapoznaliście, i już wszystko wiecie, i już więcej nie potrzeba. I już nie musicie tego oglądać u niej. Najka i jej coming out. Normalnie cuda, cudeńka. Napijmy się wody z tej okazji. No, smacznej wody wam życzę. Jeśli po prostu w mediach powiedziałam, że jestem osobą LGBT, to Bóg na pewno nie jest na mnie zły. W tym nie ma nic złego. Ja kiedyś tłumaczyłam, jak to serio działa. Ale jak widać, chyba się nie odrobiło lekcji. Z drugiej strony to mi przykro, że nagle ja tutaj jestem tak dyskryminowana, że okej, mam takie poglądy, ale że nie mogę być sobą i że to tylko dla rozgłosu. To jak to działa? Inni mogą być, ale ja nagle nie mogę być? Bo ludzie mówią, że wyznanie właśnie swojej orientacji jest bardzo, bardzo trudne. No a ja tego dokonałam i dostałam jeszcze wręcz za to pochwały. Ja to później tam delikatnie podkręciłam, dlatego że chciałam zrobić taki mini eksperyment i test. Następna rzecz, którą sobie zapisałam na mojej liście, Marta Rentel, bo Marta Rentel to też jest ciekawy temat. Mieszy mnie to bardzo, że jakiś czas temu z Kamilem na jego kanale robiliśmy filmik na temat Sasha Challenge. To jest taki TikTok, w którym jest chłop i tak w sumie nie wiadomo do końca, o co chodzi, i tam matka się pojawia. Jak nie wiecie, o co chodzi, to możecie sobie filmik Kamila obejrzeć. I ja mam wrażenie, że Marta Rentel postanowiła się zainspirować tym twórcą. Ja nie rozumiem tego. Ona robi dosłownie to samo. To jest to, z czego my się śmialiśmy jeszcze chwilę temu i gadaliśmy o tym, że o Boże, jakie to jest niezrozumiałe i dlaczego w ogóle co jest? To Marta Rentel teraz, nie wiem, f***a banana w skórze i jest zadowolona. Dlaczego ludzie to oglądają? Dlaczego ludzie oglądają, jak ktoś wpisuje sobie nad głową emotki, które przedstawiają jedzenie, które akurat w tym momencie ma w domu i to je po jednym gryzie z taką miną, jakby by żygać mu się chciało. Ale co jest jeszcze śmieszniejsze z Martą Rentel? Pamiętacie filmy, taki film Ahusa sprzed 1000 lat? Teraz słuchajcie, jest
coś takiego jak spróbuj się nie zaśmiać challenge. Pomyślcie sobie, co może być głupszego, spróbuj się nie zaśmiać challenge. Może spróbuj nie płakać challenge. Może spróbuj challenge. Ja wam powiem, znalazłem ostatnio inny challenge, który jest jeszcze głupszy niż spróbuj się nie zaśmiać challenge. Otóż jak wywnioskowaliście po tytule tego filmu, jest to Try not to twerk challenge. Czym jest ten challenge? Ja na przykład nie umiem twerkować, więc dla mnie to nie jest wyzwanie. Ale to jest jeszcze bardziej tutaj śmieszne. Marta Rentel, której jakby bardzo dużym perkiem jest to, że ona umie twerkować i ona gdzieś tam się na tym wybiła. Ja pamiętam taki filmik, którego już niestety nie ma na YouTubie, a ja byłam niemądra wtedy, kiedy to oglądałam i sobie tego nie zapisałam. Pamiętam, że był taki filmik 1000 lat temu, gdzie Marta Rentel poszła do zoo i twerkowała do jakiejś klatki z szympansem. Było coś takiego, więc jak widzicie, Marta Rentel bardzo idzie w to, że o, twerkowanie to jest jej rzecz i ona nie umie napisać słowa twerk poprawnie, ortograficznie. Ale a propos TikToka w ogóle jeszcze, to z takich rzeczy, które ostatnio wyświetliły mi się na TikToku, to wyświetliła mi się taka laska od treningów i to już jest mniej śmieszne niż Marta Rentel, która nie umie napisać twerk. Ta laska to trochę mnie wyprowadziła z równowagi. Wiem, dlaczego nie możesz schudnąć. Ty nie możesz, ty po prostu nie chcesz podobać się bycie ofiarą, uwięzioną we własnym ciele. Będziesz to kontynuować, czy zaczniesz w końcu działać? Ja w ogóle myślałam, że jako społeczeństwo my jesteśmy już o wiele dalej niż tego typu motywowanie siebie, pseudomotywowanie. Strasznie mnie to zbulwersowało. Taki człowiek robi krzywdę tak naprawdę innym ludziom. Nie wiedziałam, że tam w komentarzach pod tym TikTokiem była burza dosyć sroga. Nie wiem, czy to jest jakaś znana fitnessiara, czy mniej znana fitnessiara. No jakiś tam following ma, do kogoś to dociera. Do mnie to dotarło, gdzie ja w ogóle nie oglądam żadnych fitnessowych treści na TikToku, a i tak mnie to znalazło. I wydaje mi się, że takie tego typu filmy mogą bardzo, bardzo skrzywdzić kogoś. Taki teksty pod tytułem podobać się bycie ofiarą uwięzioną we własnym ciele. To są na maksa krzywdzące rzeczy. Wielu ludzi musi leczyć się z takich myśli w swojej głowie. No chyba nie mówisz tego z takim zamiarem, żeby nikt cię nie posłuchał. Mówisz to z zamiarem takim, żeby gdzieś dotrzeć do jakichś ludzi, żeby im zaszczepić tę myśl w głowie, no nie? A jak ja patrzę na to, to myślę sobie, że najgorszym, co mogłoby się stać, to gdybyś zaszczepiła faktycznie taką myśl w głowie czyjejś. Ja nie mówię już o tym, że to może trafić na osobę, która jest w jakimś kryzysie psychicznym, ale w ogóle ludzi, to nie jest motywujące, to jest najgorsza motywacja. I ostatnie, co mam na dzisiaj, to jest temat dosłownie z wczoraj. Wszyscy wiecie prawdopodobnie, że Masza wrzuciła filmik na temat Fagaty, gdzie opowiadała o jej ciemnej stronie. Po pierwsze, bardzo rozśmieszyło mnie. W momencie, kiedy już byłam w hotelu, dostałam wiadomość, że idzie się z influencerem drugiej kategorii. Nie wiem, co to znaczy influencer drugiej kategorii. Chciałabym się dowiedzieć, której kategorii influencerem jestem według Maszy. Ja się spodziewałam, że influencer drugiej kategorii to, nie wiem, taki, co jeździ wagonami bydlęcymi. Ale już pomijając to, no to faktycznie dużo chujowych akcji Maszy spotkało ze strony Fagaty. Natomiast ja mam taką refleksję, że to jest w ogóle bardzo trudna sytuacja i bardzo taka niezero-jedynkowa. Masza, pokazując te głosówki publicznie. Ja mam teraz plan B i mój plan B jest taki, że do mnie wypisuje strasznie Stew. A Stew to jeszcze więcej zarabia niż ten piłkarz. Dowiodła tego, że o, faktycznie no Agata ściemniała z tym, że była ze Stew tylko tam z miłości czy tam z czegokolwiek innego niż chęć wybicia się i pieniądze. No i Masza wzięła te głosówki, żeby była o, ale zdementowane. Tylko ja mam trochę taki problem do tego. Jakby nie patrzeć, są to głosówki z czasów, kiedy po pierwsze one nie były znane, ani jedna, ani druga. Po drugie, to były rzeczy, które one w zaufaniu między sobą jakby wymieniały, no nie? Jakkolwiek zachowanie Fagaty było i w mojej moralności się ono nie mieści. Tak też udostępnienie takich wiadomości, które były gdzieś między dziewczynami, prywatnie, bardzo prywatnie, też jest jakieś takie moim zdaniem krzywe. I gadaliśmy sobie o tym wczoraj z Kamilem, jak to można by było zrobić i ja totalnie nie mam na to pomysłu. Jak to można by było zrobić, żeby w tym nie było żadnej krzywizny. Jak jest na przykład ta jej historia o tym openerze czy jakimś innym festiwalu, to już to dla mnie jest bardziej okej. Bo to było za czasów, kiedy one obie już były gdzieś tam osobami publicznymi i ta cała afera rozgrywała się gdzieś tam publicznie na tych Instastory. Czy jest to mądre wrzucać takie rzeczy na Instastory, czy nie? To już sobie odpowiedzcie sami. Ale no było to publiczne, więc jak ona teraz znowu publicznie to wyciąga i gdzieś tam jakieś kulisy tego opowiada, no to mam takie, no ok. Ale jak wyciąga takie rzeczy, które gdzieś Fagata może powiedziała jej w zaufaniu i teraz po 1000 lat Masza to bierze i wyciąga publicznie,
kiedy Fagata jest już o wiele bardziej rozpoznawalne, znaczy o wiele bardziej niż wcale. To takie to jest trochę dla mnie, no wiecie, w sensie, by wyciągnąć moje jakieś rzeczy, które ja komuś nagrywałam, mówiłam, wysyłałam, jak byłam w ogóle jeszcze nie YouTube'owa, to tam prawdopodobnie byłby też dobry pokaz s***lenia. W sensie ja nie mówiłam, że ja chcę kogoś w***ć na hajs. W tym momencie, jak jest 14.28, środa 11 maja, to jeszcze nie ma żadnej odpowiedzi ze strony Fagaty. Mi się wydaje, że ta odpowiedź pojawi się raczej szybciej niż później. I moje założenie jest takie, że one będą się tak przerzucać z tym gnojem jeszcze przez 1000 lat. To będzie taka drama, która będzie trwała długo i długo, bo jak już zauważyliście pewnie na podstawie ich jakby wcześniejszych jakichś tam spin, one lubią sobie tam powyciągać jakieś rzeczy. Teraz jak te głosówki zostały wyciągnięte, to że Fagata teraz też znowu coś wyciągnie na Maszę, no bo też zauważmy, że nie ma kontekstu rozmowy w tym, co Masza pokazała. Nie chcę sugerować, że jest tam jakiś syf, ale może tam być jakiś syf i prawdopodobnie Fagata teraz tego użyje i to będzie takie perpetuum mobile, gdzie one będą sobie wyciągać jakieś kolejne rzeczy, aż w końcu nikogo to już nie będzie dłużej interesowało. Jeszcze coś miałem. Szkoda oczywiście ludzi trzecich zamieszanych w to wszystko, na przykład Stew. Najbardziej wkurwia mnie w tej dramie zupełnie inna rzecz. Nasz kochany druid, strażnik internetu, od kilkunastu miesięcy ocieplał wizerunek Fagaty. To były różne live'y, filmy i tak dalej. A wczoraj mówi wprost na swoim streamie, że w sumie to nie jest zdziwiony tymi głosówkami, które właśnie wyciekły. Oni na tych streamach mówili nawet o tym, żeby jakiś razem team założyć i tak dalej. Bo jak można robić za strażnika internetu ostoję moralności i przy okazji promować takie osoby? Szczególnie, że reszta komentarzy wie, że istnieją gorsze nagrania, także Wardęga na pewno też o nich wie. A tak z takiej absolutnie ludzkiej strony, kurczę, ale bym się z nimi nie zamieniła. Też tak wczoraj jak zasypiałam, to sobie o tym pomyślałam, że nie wyobrażam sobie takiego życia, że żyję z taką świadomością, że ktoś cały czas coś knuje o mnie. Ale no, zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Ja mam też nadzieję, że ten format się rozwinie dalej. W tym momencie to ja mam wrażenie, że ja zrobiłam taki speedrun strasznie przez różne tematy. Mam nadzieję, że montaż to jakoś uratuje. Jeśli byście chcieli, żeby taka seria się dalej toczyła, możecie mi podsyłać też jakieś takie rzeczy. Niekoniecznie rzeczy, które są jakoś mocno teraz nahypowane. Chciałabym też zrobić tutaj strefę wolną od Fame MMA. Także możecie mi wysyłać najlepiej na maila, który jest wrzucony w opisie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i co? I widzimy się następnym razem. Pa, pa!